Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, w poniedziałek. Ja już jestem po kawce z wróżką i zawsze po kawce z wróżką tak sobie siadam na moment i jak gdyby ogrywam wszystkie ogłoszenia po to, żeby je uaktualnić i na stronie, i na fanpage'u i wybić te, które są jakby na ten tydzień bardzo aktualne. Także takie działania. Myślę, że kawka z wróżką ruszyła bardzo fajnie, akurat zmieściła się między oknem a kaloryferem i było mnie widać, ale na pionowo na Instagramie zawsze jest inaczej, także i tam są motylki, ale to dobrze. No i za moment, jak tylko poprzestawiam, bo to jednak wymaga trochę układania i ustawiania, będzie no, odpowiedzi na Wasze pytania z kart. No to taka poranna praca z chwilką przerwy, tylko właśnie muszę te ogłoszenia ogarnąć, a pokażę Wam, jak to wygląda z perspektywy nie nagrania filmu, tylko gdzie stał statyw i w ogóle jak było, także zaraz Wam pokażę. O, tutaj miałam właśnie komputer i śmiech śmiechem, ale ja właśnie ogarniam te ogłoszenia tutaj o webinarze, o webinarze, o innych ważnych rzeczach. Komputer musiał stać, dlatego że do komputera przyczepiona jest lampa, na której był telefon. Stolik jest tutaj, tam jest całość mieszkania. Także tak to wygląda, to są moje notatki, co chciałam Wam powiedzieć na kartce także. Wiecie, zaraz przestawiamy stolik, żeby móc znowu zrobić programik trochę inaczej. Także tak to fajnie wygląda. No, oświeca się Pani Marzeń intensywnie. Kluczyki w zębach. Na chwilkę tylko do sklepu, który jest otwarty, bo jest prywatny, mimo że mamy poniedziałek świąteczny, ale żeby nie było, górę mam, ale tu mam już bardzo piżamy, ponieważ iż dres dzienny, dres nocny, co ja się będę w dżinsach męczyć, nie? Też mi się tak. Edyta poszła, nie chcemy chodzić parami, żeby to, wiecie, ręce i nogi miało. Tutaj patrzę, ludzie też tak do sklepu wychodzą spokojnie. Jest bardzo pusto na ulicach, no ale to i święta, i kwarantanna. Przewietrzyć się trzeba. Słoneczka nie ma, jak widzicie, znaczy słoneczko jest tylko za chmurami, więc dzisiaj nie będzie opalanka, wczoraj trochę było. Czy widać? Nie. Ale zawsze jakiś rodzaj brąziku. Przynajmniej już nie mam takiej białej skóry jak w zimę, bo trochę na tarasie, trochę tutaj spoko. Dajemy radę jakoś. Pięknie kwitną drzewa, pusto, smutno, ale w sercach wesoło, praca się dzieje. Teraz tak wyskoczyłyśmy, a za moment robię poranek z wróżką, więc będziemy działać super. Mnie się podoba. A nawet jak trochę słońce prześwieca, to i ciepło. Nawet nie spojrzałam, jaka temperatura, ale ma być do 16 stopni. To znaczy, ma być załamanie pogody, tak mówią, ale jakoś tak oprócz chmur to na razie niczego nie widzę. Mogłoby troszkę popadać. Zobaczyć, jak... No, żeby się ziemia nasiąknęła, to by było dobre. No, także fajno. Taki spokój świąteczny. Spokój świąteczny też dobra rzecz, nie? Tak to trzeba brać, o, a nie marudzić. Szklanka do połowy pełna, zawsze. A tutaj troszeczkę podlaskiego klimatu domkowego. Już bardzo fajnie wygląda. A tu mamy kwitnące drzewka. Same kwiatki, gdzie są listki? Dzisiaj dzień totalnego lenistwa, więc ja jestem już w piżamie nocnej. Godzina czwarta. Ale dosiadłam się do mojej torby. Do torby Nej, która zawiera w sobie demakijaż. I wiecie co? Szukam jakieś maseczki. I chyba sobie zrobię taką maseczkę. Maseczkę peel off, Shine Like a Pearl. Tylko muszę się zdemakijażować, a zalisz. Gdzieś miałam też pędzelek, a pędzelkiem się super maseczki nakłada.
kukam, kukam. Chusteczki do makijażu. Błędy do makijażu. Się umalowałam, słuchajcie, na programy. Teraz będę się odmalowywać. Zajad. Tylko, że gdzieś mi pędzelek jest. Jest. Płaski pędzelek do nakładania maseczek. Jak wakacje, to wakacje. Także ja się biorę za demakijaż. Szczotkę uliżę włosy. Biorę się za demakijaż i nakładam maskę. Trzeba. Słuchajcie, maseczka nałożona, zaraz idę umyć pędzel. Ma być z takim brokatem, trochę z brokatem jakby jest, ale wiecie co, szału brokatowego nie ma. Ale co to ma być za maseczka? Rozświetlająca maseczka Peel Off Perła jest niezwykłym połączeniem efektywnego blasku i efektywnego działania. Intensywnie nawilża i wygładza skórę, dzięki czemu odzyskuje ona promienny wygląd. Wyciąg z perły odżywia i rewitalizuje skórę oraz dodaje jej naturalnego blasku. Pink Pomelo łagodzi zaczerwienienie oraz przywraca odpowiedni poziom nawilżenia. Teraz staje się jaśniejsza, a jej koloryt ujednolicony. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idę umyć pędzel. Pędzel umyty, a ja mam Bright Shylock Diamond. Shylock Diamond, różowa z brokatem. Zobaczymy, teraz czekamy na wyschnięcie, bo to jest taka, wiecie, kaczki. No. Nie jest to Insta Friendly, ale już troszkę zastyga. Fajnie.